krwiomocz może występować na skutek chorób nerek, dróg moczowych, zmian nowotworowych, a nawet nadmiernego wysiłku fizycznego. Dowiedz się, jak skutecznie dbać o układ moczowy, aby uniknąć występowania niekorzystnych zmian. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Produkcja moczu odbywa się w nerkach, które odpowiadają za usuwanie nadmiaru wody z organizmu. W moczu zawarte są produkty przemiany materii oraz inne składniki, których obecność może mieć charakter fizjologiczny lub też może być oznaką niekorzystnych zmian zachodzących w organizmie. Przykładem tego rodzaju sytuacji jest choćby krew w moczu występująca w znacznej ilości. Mocz z krwią to zjawisko, które może mieć zarówno fizjologiczny, jak i patologiczny charakter. Należy bowiem pamiętać o tym, że w warunkach prawidłowych w moczu mogą znajdować się niewielkie ilości erytrocytów i leukocytów. W momencie, w którym jednak po odwirowaniu próbki moczu w polu widzenia mikroskopu stwierdza się zwiększone ilości czerwonych krwinek, mowa jest o hematurii. W przypadku makrohematurii w moczu znajdują się znaczne ilości erytrocytów, które wpływają na jego zmianę zabarwienia. W skrajnych przypadkach w moczu mogą się nawet znajdować skrzepy krwi. Mikrohematuria cechuje się również podwyższoną zawartością erytrocytów we krwi, które jednak nie wpływają na jego zmianę zabarwienia. Tego rodzaju zmiany wykrywane są dopiero w badaniu z użyciem mikroskopu. Przyczyny prowadzące do podwyższenia zawartości erytrocytów we krwi mogą być bardzo różnorodne. Mogą mieć one charakter trwały lub przejściowy i mogą, ale nie muszą zagrażać zdrowiu pacjenta. Wśród przyczyn tego rodzaju zjawiska wymienia się choćby zaburzenia związane z prawidłowym procesem krzepnięcia krwi. Zmiany tego rodzaju mogą mieć związek z hemofilią lub przyjmowaniem leków przeciwkrzepliwych. Mocz z krwią może się również pojawiać w przypadku chorób nerek. Wówczas dochodzi do zaburzenia bariery filtracyjnej oraz przenikania erytrocytów do moczu. Krew w moczu może być również towarzyszyć chorobom dróg moczowych, w tym moczowodów, pęcherza czy cewki moczowej. Dochodzi wtedy do uszkodzenia błony śluzowej i pojawiania się krwawienia. Warto pamiętać o tym, że krwawienie z cewki moczowej może mieć również związek z gorączką lub intensywnym wysiłkiem fizycznym. Oczywiście na zmianę zabarwienia moczu mogą również wpływać składniki diety, w tym buraki ćwikłowe lub sztuczne barwniki, a także przyjmowane leki, w tym antybiotyki. Należy dodać, że mocz z krwią może towarzyszyć kamicy nerkowej, zmianom o charakterze nowotworowym czy urazom w obrębie układu moczowego. Krwiomocz może pojawiać się również u kobiet w ciąży. Może być to spowodowane rozwojem infekcji układu moczowego, ponieważ kobiety w ciąży są szczególnie podatne na odmiedniczkowe zapalenie nerek. Zmiana barwy moczu może również wynikać z zaburzeń prawidłowego rozwoju ciąży. Krew w tym wypadku pochodzi z dróg rodnych, a sytuacja ta wymaga szczegółowej diagnostyki. Warto dodać, że krwawienie może mieć również związek ze zmianami o charakterze nowotworowym lub może pojawiać się po stosunku seksualnym. Co ważne, krwiomocz po stosunku może występować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Zwykle tego rodzaju zmiany są wynikiem zapalenia pęcherza, zmian nowotworowych lub urazów mechanicznych. Hematuria u najmłodszych pacjentów może mieć związek z zaburzeniami krzepnięcia krwi wynikającymi z obecności chorób wrodzonych. Krew w moczu może się również pojawiać na skutek kłębuszkowego zapalenia nerek lub innych infekcji dróg moczowych. Krwawienie może być efektem urazów mechanicznych, nowotworów lub towarzyszyć kamicy nerkowej. Krwiomocz zawsze wymaga konsultacji lekarskiej. Diagnostyka w tym wypadku obejmuje wywiad medyczny oraz badanie fizykalne. W ramach poszerzonej diagnostyki wykonuje się badania laboratoryjne oraz radiologiczne. Rodzaj podejmowanego leczenia zależy od stwierdzonych przyczyn problemu. W przypadku infekcji dotyczących układu moczowego wdraża się leczenie z użyciem antybiotyków. Kamica nerkowa wymaga zwykle wykonywania zabiegu urologicznego, zaś w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek stosuje się diuretyki. Postępowanie chirurgiczne może być konieczne w odniesieniu do zmian o charakterze nowotworowym lub urazów mechanicznych. Co ciekawe, postępowanie specjalistyczne może być wspierane przez domowe sposoby. W tym wypadku zwykle zaleca się spożywanie soku z żurawiny lub wykonywanie nasiadówek z rumianku.
Tego rodzaju metody nie powinny jednak zastępować tradycyjnego leczenia, ponieważ mogą okazać się nieskuteczne, wpływać na odroczenie w czasie wizyty lekarskiej oraz zaostrzenie niekorzystnych objawów. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!